się bardzo cieszę, że w końcu dostałem zgodę od lekarza i mogę uczestniczyć w treningach bez ryzyka i w nadchodzącym meczu. Kukłasam sobie doma w mieszkanie. Oglądałem ten mecz w mieszkaniu z żoną. No, jakbym to skomentował, no, warunki były bardzo trudne. Zarówno jak pogodowe, tak i ciężka murawa. Dla nas ten punkt jest dobry. Ale punkt jest dla nas dobry. Wiadomo, że to jest ciężka sytuacja, kiedy się nie gra i też nie można oczekiwać zbyt wielu zmian od trenera, skoro zespół gra bardzo dobrze i wygrywa mecze, ale trzeba też myśleć o sobie i być przygotowanym, czy do treningu, czy do meczu. Cały czas profesjonalnie podchodzić do sprawy. I myślę, że prędzej czy później to i tak zaowocuje. Ja był chory, także... Było to dla mnie trudne, bo oczywiście chciałbym grać w każdym meczu i pomóc chłopakom w każdym meczu, ale no, jak mówiłem wcześniej, ja byłem chory, więc wydaje mi się, że nawet jakbym był zdrowy, to bym w tym meczu nie zagrał ze względu na chorobę. Łatwego, żaden mecz nie jest łatwy. Myślę, że korona postawi ciężkie warunki, swoją grą defensywną bardzo zorganizowaną. Tak, każdy mecz. My wiemy, że no, znaczy w Polsce każdy mecz jest ciężki i gra jest twarda. Wiemy, że korona ma bardzo dobrą drużynę i że grają twardo. Postaramy się znaleźć receptę na to, żeby zdobyć 3 punkty i podtrzymać serię zwycięskich spotkań u siebie. Będzie to bardziej taki mecz na 1-0, czy bardziej możemy spodziewać się festiwalu bramek? Tego dowiemy się w sobotę i zapraszam wszystkich na mecz.